Andrzej Wawrzyk, kolejna udana obrona pasa WBC. Dzisiaj tradycyjnie 15 minut na rozdawanie autografu po walce. No tak, muszę powiedzieć, walka była bardzo dobra, chociaż zawodnik był bardzo niewygodny, rzucał się na początku, ale gdzieś pod koniec trzeciej rundy wszedł mi mocny cios, więc zauważyłem po zawodniku, że zaczyna się cofać, to zacząłem bić seriami ciosów. Wczoraj na konferencji prasowej nazwał Cię Brzydalem, nie wiem czy to odnotowałeś, było trochę złej krwi na początku widać. Tak. Akurat na konferencji, no mówię, to za bardzo nie zależyłem co mówił, bo ja jeszcze z angielskiego aż taki dobry nie jestem, ale po prostu koledzy co lepiej mówią, po prostu powiedzieli mi, że nazwał mnie na konferencji Brzydalem, co dzisiaj było widać, to po prostu byłem na samym początku już tak zdenerwowany, że szok. Właśnie to było widać, czasami kontrolowałeś fajnie walkę lewym prostym, a były momenty, gdzie już szedłeś na otwartą wymianę. No tak, no troszkę w tej walce mnie ponosiło tam. W narożniku no mówili mi, że po prostu kontrolował cały czas walkę lewy na prawy, to no by troszkę wyglądało lepiej, ale wydaje mi się, że było nie najgorzej. Było nerwowo pod koniec walki, już Afrykańczyk cały czas padał, chyba już słab kondycyjnie po tych zainkasowanych ciosach i być może już na skutek tempa walki. No muszę powiedzieć, że w piątej już rundzie kondycyjnie był bardzo cienki, ale po prostu pochylał się i próbował podejść i po prostu trzymać, co było po prostu dla mnie niewygodne. Ambitny rywal. Widać było, że nie daje za wygraną i chciał do końca jeszcze próbował jakiś tam haymakera ulokować na twojej głowie. No tak. Bił za mało ciosów po prostu bardzo dużo. Zauważył, że technicznie nie ma po prostu na szans. To po prostu rzucał się silnymi cepami czy sierpami, gdzie myślał, że ten cios wejdzie po prostu. No. Co dalej, boksujesz w Rudzie Śląskiej, czy już czekasz na ślub teraz? Nie ryzykujesz jakiś obcierek przed ślubem? Nie, no teraz już mam po prostu przerwę 27 wesele. Teraz przygotowania, zostało mi po prostu dużo przygotowań do wesela. I dopiero po weselu przyjadę do Warszawy, zacznę się przygotowywać.